Witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na pyszne ciasto z bananami. Składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. Dobrze jest użyć do ciasta bardzo dojrzałych bananów. Ciasto będzie wtedy bardziej aromatyczne. Dokładną listę składników znajdziecie na stronie małej cukierenki. Link w komentarzu pod filmem. Do rondelka przekładamy masło i roztapiamy je na małym ogniu. Przelewamy je do miski i odstawiamy. Do rondelka po maśle wkładamy połamaną czekoladę i podgrzewamy na małym ogniu, ciągle mieszając, aż się rozpuści. Zdejmujemy z ognia. Mąkę mieszamy z sodą, cynamonem i solą. Banany rozgniatamy widelcem lub rękoma na papkę. Dodajemy do nich roztopione masło, cukier i dokładnie mieszamy łyżką. W drugiej misce jogurt mieszamy z jajkami na jednolitą masę. Dodajemy mąkę, wlewamy masę bananową i krótko, ale dokładnie mieszamy łyżką. Odlewamy około 1/3 ciasta i dodajemy do niego roztopioną czekoladę i kakao. Mieszamy. Jasne ciasto przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy. Na wierzch wykładamy ciemne ciasto. Parę razy przecinamy je nożem lub widelcem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 stopni na funkcji góra-dół przez około 60-65 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy ciasto do całkowitego ostygnięcia. Przed podaniem można posypać cukrem pudrem lub polać polewą czekoladową. Udanych wypieków!